do punktu 5. Interpelacje i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Dziękuję Państwu uprzejmie. Przystępujemy do punktu 6. Oświadczenia i komunikaty. I w związku z tym zacznę od informacji, które chciałbym przedstawić Państwu. Po pierwsze, przed sesją pan z Fundacji Stańczyka przekazał mi następującej treści oświadczenie, które Państwu odczytam. Oświadczenie datowane na dzisiaj, czyli 28 lutego, Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej imienia Stańczyka z siedzibą w Krakowie, Biuro Fundacji ulica Włosławkowska 12, dalej już numer kont nie będę czytał, chyba że chcecie im wpłacić po 1%. To sobie znajdą w internecie. Proszę Państwa, oświadczenie z następującej treści. W imieniu Fundacji Stańczyka zarząd informuje, co następuje. Punkt pierwszy. Fundacja Stańczyka nie ma prezesa. Zarząd funkcjonuje jako organ kolegialny. Punkt drugi. Zarząd fundacji pełni swoje funkcje społeczne. Znaczy to, że za pełnienie funkcji członka zarządu nie wypłaca się wynagrodzenia. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie za pracę wykonaną w projektach niezwiązaną z pełnieniem funkcji w zarządzie. Punkt trzeci. Nagrania są dostępne pod adresem www.stańczyk.org.pl. Oczywiście kropki. Po prawej stronie na panelu znajdują się linki do nagrań. Należy kliknąć w Rady Dzielnic, następnie wybrać odpowiednią dzielnicę, następnie odpowiednią sesję, klikając w link całość, aby obejrzeć nagranie w całości, albo nagranie podzielone na części tematyczne. Klikając to ostatnie, pojawia się lista tematów jak poniżej. I tutaj jest przykład z naszej sesji z dnia 30 stycznia. I tutaj Państwo podają punkty obrad, takie jak ustalenie porządku obrad, uchwała najmu mieszkania, osiedle na stoku, sprzedaż, teraz to jest na czerwono, to działki numer 600, wnioska ewidencyjna, nowa huta w osiedlu na wzgórzach, podział dodatkowych środków na działania priorytetowe, opinie oraz wnioski do studium w sprawie zagospodarowania przestrzennego, korekta podziału środków w zadaniu utrzymania ogródków jordanowskich, korekta środków w zadaniu prace remontowe, korekta wieloletniej prognozy finansowej, interpelacje i zapytania, oświadczenia i komunikaty. Wybierając temat, można odsłuchać, obejrzeć poszczególne części sesji. Ja rozumiem, że w przypadku stycznia to tylko odsłuchać, bo dzisiaj będzie można się oglądać, tak? Zawsze będziecie Państwo u nas, czy tylko dzisiaj wyjątkowo? Planujemy być zawsze, ale z kamerą prawdopodobnie nie zawsze, dlatego że... Nie, to mi chodzi o kamerę, to, że zawsze jesteście, to ja wiem. Nie, niestety prawdopodobnie nie zawsze, z tego względu, że to jest jedna kamera. Ale możliwie często będziemy ją ze sobą zabierać. Myślałem, że będę gwiazdą. Z popatrzeniem i podpisali pan Jan Niedościał, członek zarządu fundacji, pani Anna Rozkuszka, członkini zarządu fundacji i pan Przemysław Żak, członek zarządu fundacji. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z panem Janem Niedośpiał, jest tu podany numer telefonu, adres mailowy, ponieważ to pismo zostaje u nas, czyli jak Państwo radni będą zainteresowani, można skserować i wziąć i kontaktować się, a korzystając z faktu, że jest dzisiaj czwórka przedstawicieli fundacji, to jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to w tym momencie proszę o zadawanie tych pytań Państwu i mam nadzieję, że uzyskamy odpowiedzi. Czy ktoś ma pytania do Państwa z Fundacji
Myśli Obywatelskiej imienia Stańczyk. Mieliśmy. Czyli rozumiem, że nie ma tych pytań. Ja może mam. Aha, pani radna Jadwiga Kolas. Ale to bardzo szybko. Ja bym chciała zapytać. Skoki jeszcze będą. Kiedy się ewentualnie ukaże jakiś raport z tego monitorowania dzielnic? Raport jako taki powstanie w lipcu. Tak. I on będzie dostarczony do każdej z dzielnic, czy będzie dostępny tylko na stronie internetowej? Dostarczymy go do każdej z dzielnic również. Dziękuję. A projekt czy raport końcowy? Raport końcowy z projektu, przy czym to nie oznacza, że już się nie pojawimy więcej z kamerą. Ale zawsze bardzo chętnie. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma jakieś pytania do Państwa z Fundacji Myśli Obywatelskiej? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Proszę Państwa, dostarczono nam z klubu Aneks Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta zaproszenie na koncert, zaproszenie do Pani Radnych na koncert mężczyzn z okazji Dnia Kobiet. Jej portret 1 marca, piątek o godzinie 18. Wszystko by było fajnie, ale do tego, niezależnie od tego, ukazało się z działu imprez i promocji Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta takie ogłoszenie o imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury w marcu. I oczywiście 1 marca, godzina 18, jej portret, koncert. Klub Aneks, ulica Mycielskiego 11, jak co roku również w Łuczanowicach z okazji Święta Kobiet przygotowaliśmy wyjątkowe spotkanie. Wszystkie panie będą mogły przenieść się w muzyczną podróż największych przebojów polskiej i nie tylko sceny muzycznej. Ten koncert to chwila zapomnienia, która należy się każdej z pani. No i później, żeby było tak fajnie, wstęp 20 zł. Dlatego... Płacą mężczyźni oczywiście. Dlatego mam pytanie do koleżanki z Łuczanowic. Czy to jest zaproszenie bezpłatne, czy płatne, żeby tu koleżanki wiedziały? No ja nie wiem, bo ja tego zaproszenia nie stosowałam, więc nie wiem. Jeśli pisze, że płatne, to pewnie tak. Nie, na zaproszeniu aneks. Nic nie pisze. Natomiast w tym informacji o imprezach w klubie, w ośrodku kultury. Dobra, to pani już wszystko wiedzą, ja nic więcej nie jestem w stanie dodać. Co tam za 20 zł nie stanie? No. Kobiety, waszkę mniej macików, nie podpadła twarzy. Rozumiem, że idzie ze mną kolega Żaleński i 20 zł za mnie zapłaci. Są kobiety. A dlaczego ja mam płacić? Wybrało się was wspierająca. Już się boję, co to będzie. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze w sprawie imprezy w Aneksie chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Do następnego. Kto płaci? Kto płaci? W związku z powyższym, proszę o zachowanie uwagi, przystępujemy do następnej informacji, którą chciałem Państwu przekazać, mianowicie do rad i zarządów dzielnic od 1 do 18 miasta Krakowa wpłynęło pismo z Wydziału Kształtowania Środowiska następującej treści. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w związku z artykułem 21 uchwały numer 100/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kraków przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze gminy miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od 20 marca do 20 kwietnia 2013 roku.
prosimy o umieszczenie informacji w takim miejscu, aby była ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób i instytucji znajdujących się na terenie dzielnicy. W załączeniu wydział przesyła informację dotyczącą obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji do wiadomości i stosowania. Podpisała pani zastępca dyrektora wydziału Krystyna Śmiłek, ale w informacji możemy przeczytać. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w związku z artykułem 21 wspomnianej uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kraków przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze gminy miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od 20 marca do 20 kwietnia 2013 roku. Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych i tym podobne. Przez okres przeprowadzenia deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „Uwaga, trucizna”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, za zwierzęta domowe, trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa. I proszę Państwa, tutaj przygotowaliśmy kilka egzemplarzy tego zawiadomienia z informacją do rozwieszenia na tablicach, które macie Państwo pod swoją opieką na terenie dzielnicy. Jeżeli to będzie mało, to jeszcze skserujemy, nie ma z tym problemu. Czyli rozumiem, Andrzej, połóż to z łaski swojej tutaj, żeby każdy brał sobie, to znaczy oryginał proszę mi oddać, czyli czerwony. O, a tutaj resztę proszę, jeżeli będzie potrzeba, to jeszcze doksemujemy. Proszę Państwa, chciałem jeszcze Państwa poinformować, że, a może najpierw, ile towarzystw i stowarzyszeń przyjaciół działa na terenie dzielnicy? Siedem. Bardzo dobrze, siedem. Osiem. Ale to jest pomyłka, ponieważ wczoraj odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Wzgórz Krzesławickich. No i proszę Państwa, w tym momencie wybrany zarząd będzie rejestrował to stowarzyszenie. W momencie jego zarejestrowania rozumiem, że wzorem tych siedmiu towarzystw już działających na terenie naszej dzielnicy ósme dołączy i również będzie organizowało różnego rodzaju imprezy, między innymi dla mieszkańców. Rozumiem, że to będzie w Zielonym Jarze, no bo jak najbardziej miejsce do tego stworzone. Na razie informacyjnie, niech się zarejestrują, jak się zarejestrują, to wówczas wrócimy do tego tematu, a dzisiaj chciałem Państwu tylko udzielić takiej pierwszej informacji, że coś takiego powstało. Ja rozumiem, że w momencie, kiedy zostanie już zarejestrowany i nabierze mocy prawnej to działanie, no to każdy z Państwa będzie się mógł do tego stowarzyszenia zapisać. I to tyle tytułem informacji. Teraz z przyjemnością oddam Państwu głos. Czy ktoś chciałby w oświadczeniach i komunikatach zabrać głos? Bardzo proszę. Kolega Zdziebko, proszę uprzejmie. Dziękuję. Proszę Państwa, ja składałem pisemko do Rady Dzielnicy w sprawie kursowania
autobusów na terenie naszej dzielnicy. Chciałbym poinformować, że w imieniu mieszkańców zostają upoważnione do podziękowania za te zmiany, które zostały dokonane zgodnie, że tak powiem, z wolą mieszkańców, to znaczy w niedzielę hutnicy mają po pracy, po nocy możliwość powrotu, to nie wiem czy szybkiego, ale szybszego, tak musieli czekać po prostu prawie godzinę na autobus, żeby wrócić po nocnej zmianie, to się zmieniło. Oraz zostały zmienione rozkład jazdy 142 w niedzielę, to zgodnie z tym, co pisałem w tym pisemku. No, w związku z czym dziękuję bardzo w imieniu mieszkańców. Jeżeli już zajdzie taka potrzeba, Rada uzna, że należałoby coś napisać, no to na pewno wezmę i napiszę. Ale na razie uważam, że wystarczy takie oświadczenie podziękowaniem. Oczywiście zostaje nadal nierozwiązana sprawa, którą poruszyłem w piśmie odnośnie autobusu 182, ale to dzisiejsza uchwała konsumuje niejako, przynajmniej w części, sprawę poruszoną przez mieszkańców. No, natomiast kursowanie po osiedlu Krzesławice, no to z tego co ostatnio słyszałem, byli zadowoleni z jakiegoś autobusu, inne głosy do mnie nie doszły. W związku z czym jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Zaraz najpierw zgłaszał się kolega Leszek Zawiński. Bardzo proszę. Ja muszę na początku przeprosić, że mi to umknęło mojej uwadze, ale tu kolega Olek powiedział o tamtych autobusach. Ja naprawdę przepraszam, zapomniałem wynalnie o tym, że dzięki, no, że tak powiem, rozmowom od listopada zeszłego roku autobus 122 generalnie ze Sławice i okolice wróciły trochę do cywilizacji przez to, że od soboty od 16 lutego w godzinach tych martwych, gdzie była przerwa, godzina 15 między kursami od godziny 18 do 22 mamy teraz 37 kursów w sumie na poprzednie 33, czyli generalnie mamy średnio co pół godziny autobus i to jest naprawdę, proszę mi wierzyć, no super wielkie osiągnięcie dla mieszkańców, bo nic tak nie jest postrzegane przez pryzmat skuteczności działania, że tak powiem, dzielnicy, jak to, że ludzie mogą wrócić z pracy, o normalnej godzinie wrócić z pracy do domu i dojechać do pracy. Zwłaszcza dzieci, młodzież, którzy bardzo późno wracają ze szkół średnich, z uczelni, po godzinie 17-18, gdzie mieli naprawdę, że tak powiem, wielkie problemy z powrotem, zwłaszcza jak to były 20-stopniowe mrozy, pamiętam doskonale w zeszłym roku i oni albo na piechotę wracali, albo stali na tym przystanku, ewentualnie rodzice jak mogli to przyjeżdżali po dzieci. Także wielki szacun i pokłon w stronę wszystkich ludzi z dzielnicy, z zarządu, którzy byli zaangażowani w rozmowy z dyrektorem Sapłoniem, którzy gdzieś my go tam, że tak powiem, no, delikatnie naciskali w sprawie powrotu. Myślę, że dalsze rozmowy, jak będą takie potrzeby, można z nim prowadzić i ja myślę, że można z nim rozmawiać, bo pewne sprawy są z nim oczywiście do załatwienia, jeżeli nie przekracza to budżetu z NIKIT-u. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Ja tylko chciałem dodać, że jak trudno wszystkim dogodzić. W sprawie autobusu 142 jest pismo, które jest w tym momencie procedowane na komisji merytorycznej, ale powiem o tym, żeby wszyscy Państwo wiedzieli. No jeden mieszkaniec napisał protest, że te zmiany jego nie zadowalają i wydłużają jemu dojazd na uczelnię i o 10 minut. I protestuje w związku z powyższym. No ja to tylko daję jako przykład i wnioskuję, żebyśmy my wystąpili do NIKIT-u o zmianę tejże rozkładu jazdy autobusów 142 w sytuacji, kiedy to my żeśmy na wniosek kolegi Zdziebki, jak przed chwilą mówił, wystąpili o taką korektę, jaka jest obecna. I udało się ją uzyskać. Jak to trudno wszystkim dogodzić, ale to tak na marginesie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. To proszę Państwa, zanim zamknę obrady sesji, to chciałbym podać terminy naszych posiedzeń. To znaczy, najpierw poproszę komisje merytoryczne. Może zacznę od
Komisja Zdrowia 14, Komisja Mieszkaniowa 21. Komisja Zdrowia. Jak zwykle godzinę, to wiadomo. Zapraszam 14 godziny 17.30, a druga komisja sprawy. Mieszkaniowa 21 o godzinie 17.30 Komisja Spraw Mieszkaniowych. Komisja Praworządności, bardzo proszę. 6 i 20 marca o godzinie 18. Komisja Praworządności 6 i 20 marca o godzinie 18. Komisja dalej Kultury. Bardzo proszę. Komisja Kultury 4 i 18 marca o godzinie 18. Komisja Kultury 4 i 18 marca o godzinie 18. Komisja Budownictwa. 11 i 25 o godzinie 17. Komisja Budownictwa 11 i 25 o godzinie 17. Komisja Spraw Mieszkaniowych, to już była podana. Komisja Ochrony Środowiska. 13 środa o godzinie 18. Komisja Ochrony Środowiska 13 o godzinie 18. I tu jest ten problem, który chciałem z Państwem rozstrzygnąć, mianowicie, jak wiecie, sesja wypada w ostatni czwartek. To jest 28, ale ostatni czwartek tego miesiąca, czyli marca, to jest Wielki Czwartek. Dlatego na zarządzie żeśmy to dyskutowali i proponujemy Państwu, żeby przesunąć na środę, nie na środę, z czwartku na środę, czyli 27 marca. Jeżeli Państwo to nie zburzy jakoś porządku czy rytmu dnia, a z drugiej strony umożliwi co po niektórym udział w uroczystościach Triduum Paschalnego, to byśmy sesję zrobili 27 marca o godzinie jak zwykle 17.30. Jeżeli Państwo się zgadzają, to koleżanka Kasia przyczyni. Panie Przewodniczący, można prosić ze względów zadaniowych moich na 18, jeśli możliwe by było. To mam trening z dziećmi akurat i no nie chciałbym... No pan prezes Grymbałowianki, niech to się nagra, to powiem, trenuje przy okazji swoje kadry, czyli... Drużynę młodzików. No to proponuję wyjątkowo, żeby... Na 18. No. Co Państwo na to? Wyjątkowo na godzinę 18. Czyli proszę Państwa, sesja 27 o godzinie 18. I teraz bardzo proszę koleżankę Skórę o podanie jeszcze raz terminów posiedzeń poszczególnych komisji. Bardzo proszę. Komisja Zdrowia 14.17.30, Komisja Spraw Mieszkaniowych 21.17.30. Komisja Praworządności 6 i 20 godziny 18, Komisja Kultury 4 18 18, Komisja Budownictwa 11 i 25 17, Komisja Ochrony Środowiska 13 18 i sesja 27 18. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wobec wyczerpania porządku obrad 27 sesji Rady Dzielnicy 17 w dniu 28 lutego zamykam posiedzenie sesji. Dziękuję Państwu za przybycie i zapraszam w miesiącu marcu. Dziękuję uprzejmie. Przyszedłeś, a nie wyszedłeś.